Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę wam garść nowości ze świata Fortnite. Na pewno część z was kojarzy zestaw o nazwie Eon, czyli pakiet skinów, który można kupić wraz z konsolą Xbox One S albo jako oddzielny kod i aktywować go można tylko i wyłącznie na konsoli Xbox. Jednak z pakietem sprzedawanym wraz z konsolą w sklepach pojawił się mały problem, ponieważ na pudełku nie było jaśnie zaznaczone, że ten zestaw nie zawiera całej gry, czyli z ratowaniem świata. I Epic Games w ramach rekompensaty za to nieporozumienie przygotowało dla posiadaczy tego zestawu darmowe ratowanie świata. Albo, jeśli już posiadacie ratowanie świata, to darmowe 2000 VDolców. To jest dobra wiadomość dla każdego posiadacza i zainteresowanego kupnem tego zestawu. Niestety nie wiem, jak to będzie z VDolcami, bo na przykład za pakiet z Loyal Bomberem ja otrzymałem VDolce, ale tylko na PS4. Sprawa może wyglądać inaczej z Xboxem, ale jeszcze nie wiadomo, bo tę rekompensatę otrzyma się dopiero po aktualizacji 7.20, która oficjalnie ma być w następnym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek lub w czwartek. Ratowanie świata za to będzie dostępne na każdej platformie. Epic Games zapowiedział już około tygodnia temu, że zajmie się tą sprawą, ale dzisiaj dopiero otrzymaliśmy wiadomość o tym, co dokładnie dostaniemy. Dalej w temacie newsów, to kilka godzin wcześniej inny pracownik Epic Games na Reddicie dał nam znać, co dalej z wydarzeniami Fortnite. Mowa tu teraz o turniejach z okładce wydarzenia. Mogliście zauważyć, że na razie brakuje nowych lub trwających wydarzeń. A to dlatego, bo jak nam dał znać deweloper z Epic Games, pracują oni nad rozbudową interfejsu zakładki wydarzeń oraz paru funkcji. Na początku stycznia będzie mniej aktywnych turniejów, ale gdy już wszystko będzie gotowe, otrzymamy dostęp do paru nowych funkcji. Takie jak widoczny ranking w grze, usprawnienia w dobieraniu graczy, nowe turnieje w większej ilości i tak dalej. Poza tym, Donald Mustard na swoim Twitterze znowu daje znać, że coś ciekawego się szykuje w Fortnite. Możecie pamiętać, że ten pracownik Epic Games, ustawiając różne lokalizacje na Twitterze, puszczał nam oczko co do wydarzeń w świecie Fortnite. Podczas gdy na mapie była jeszcze kostka, ustawił swoją lokalizację na The Cube, czyli kostka. Na wydarzenie z motylkiem, The Void, czyli próżnia, a przed sezonem 7 ustawił The Iceberg, czyli góra lodowa. A kilka godzin temu na The Dungeon, czyli nic innego jak podziemna część zamku na górze lodowej, w której skrywają się głośno bijące sercem smocze jaja. Chyba pora się teraz na nich skupić, bo na pewno nie będą tutaj cały czas tak słodko spały. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.